Dzień dobry, jest z nami trener APR-u Poznań. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, kłaniam się. Pierwsze pytanie, czy mamy już za sobą jakby półmetek tego sezonu, czy spodziewaliście się po półmetku takiego dorobku punktowego, jaki macie, czy raczej wielkie zaskoczenie? Nie, zaskoczenie chyba nie. Każda drużyna, która startuje w jakichkolwiek rozgrywkach, ma nadzieję, że będzie liderem, czy też mistrzem. Oczywiście to tak trochę pół żartem, natomiast my przystępowaliśmy do tego sezonu nie mając wielkiej wiedzy na temat tego, jak w ogóle nasza gra będzie się układała. Mieliśmy doświadczenia z drużynami raczej nieligowymi, pojedyncze jakieś tam były tylko momenty, kiedy mogliśmy się zmierzyć z drużynami takimi, które aktualnie są w treningu. No to napawało nas optymizmem, ale tak raczej spokojnie podchodziliśmy do tego początku sezonu. I też początek wcale nie był łatwy. Jak pamiętamy, ta tabela układała się do samego końca tak naprawdę. Zresztą zostaliśmy wyprzedzeni już na sam koniec z racji tego, że mecz zaległy miał Gorzów i oni nas wyprzedzili. Naszym celem jednak oczywiście zawsze jest zwycięstwo w każdym meczu. W związku z tym wtedy, kiedy nasze cele realizujemy, no to spodziewamy się, że będziemy wysoko. Dobrze. 24-22 był ten pierwszy mecz z drużyną z Waszakowic właśnie. I czy w dniu dzisiejszym wasze duże doświadczenie w drużynie może bardzo pomóc i jakby być takim dużym pozytywem? No, mamy takie nadzieje. Ja oczywiście znowu żartobliwie mogę powiedzieć, przegraliśmy pierwszy mecz, bo mnie nie było. Nie, no to jest żart, bo ja jestem trenerem, który tam raczej z ławki steruje, dochodzę tylko wtedy, kiedy rzeczywiście mogę sobie na to pozwolić. Natomiast tak, ja wierzę w to, że doświadczenie zdobyte w tych wszystkich meczach pierwszej rundy pozwoli nam dzisiaj i mądrzej zagrać, i też spokojnie, a może trochę bardziej żywiej w niektórych innych elementach. No, nie będę teraz zdradzał oczywiście całej naszej strategii na ten mecz, która została dość pieczołowicie przygotowana, ale wierzymy w to, że tak, że doświadczenie plus to, co sobie gdzieś tam w trakcie treningu, w czasie sezonu doukładaliśmy, poukładaliśmy trochę lepiej, że to dzisiaj wszystko się razem gdzieś tam w jednym punkcie spotka, takim punkcie, który będzie nazywał się zwycięstwo. Jeszcze jedno pytanie do tego. Zdajcie sobie sprawę, że jesteście wiceliderem i jakby to wy jesteście tutaj, macie tutaj taką dopisaną rolę faworyta, czy raczej na spokojnie do tego podchodzicie? No, zdajemy sobie sprawę, że mogą zespoły trochę inaczej do nas podchodzić, że może być ich celem pokazanie, że faworyt to nie jest ktoś gdzieś tam na piedestale, którego nie można by strącić, i w związku z tym na pewno będą chcieli i tutaj chłopcy z Waszakowic i pewnie z każdej drużyny pokazać, że to im to miejsce się należy, no ale jesteśmy na to przygotowani. O to chodzi w sporcie, żeby próbować przecież z najlepszymi się zmagać i ich pokonywać. Mam nadzieję, że udźwigniemy te role lidera po pierwszej rundzie, znaczy wicelidera w tej chwili, i że też nie zawiedziemy samych siebie przede wszystkim, ale też naszych kibiców, sponsorów, których przecież musimy też, o których tutaj musimy pamiętać. No mam nadzieję, że rzeczywiście damy radę. Dobrze. No to powodzenia i dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, panie trenerze. Pierwsze pytanie. Kilka godzin przed meczem dotarła wiadomość, że Krzysztofa Kosickiego nie będzie na dzisiejszym meczu. Czy ma trener już sposób, jak zastąpić tego zawodnika i czy jest zawodnik w jego miejsce? No, jest taka sytuacja, zawsze się może zdarzyć, kontuzje i choroby. Jest zespół, ten, który bierze udział w rozgrywkach trzecioligowych, składa się z trzech grup wiekowych, także potrzeba czasu na to, żeby przygotować zespół. Perspektywy i możliwości tego zespołu są, ale mówię, potrzeba czasu i z roku na rok jestem przekonany, że będzie to lepiej wyglądało. No, na pewno widać efekty po tym roku już pracy, ale dzisiaj gracie z drużyną, która ma duże doświadczenie u swoich zawodników. Ale właśnie pan trener wspomniał przed chwilą, że jest kilka grup wiekowych jakby u was w drużynie seniorów. I czy te różne grupy wiekowe to może być taki
bodziec, który podziała dobrze, takie urozmaicenie, że ci młodzi chłopcy potrafią faktycznie dobrze grać i ograją tych doświadczonych bardziej? Na pewno doświadczenie jest po ich stronie, ale możliwości, tak jak już wspomniałem, możliwości tych młodych chłopaków, których mamy, są duże. Z tym, że no, żeby ten element zafunkcjonował na meczach, potrzeba ogrania, potrzeba dużo treningów i mam nadzieję, że po sezonie, w tym okresie przygotowawczym, który nastąpi w sierpniu, po prostu przygotujemy się do nowego systemu rozgrywek. Zobaczymy, może ktoś dojdzie jeszcze do tego zespołu. No mam nadzieję, że i ty wrócisz po tej kontuzji, także na pewno będzie to jakieś wzmocnienie. Dziękuję panie trenerze i powodzenia.
Dzień dobry, zapraszamy na mecz dzisiejszy pomiędzy SPR-em Włoszakowice a APR-em Poznań. Zagra druga drużyna, wicelider trzeciej ligi mężczyzn z szóstą drużyną SPR-em Włoszakowice. Jak na razie drużyna z Poznania zgromadziła po 7 spotkaniach 14 punktów, a natomiast gospodarze dzisiejszego meczu zgromadzili punktów 9 po 7 meczach. Na pewno pechowo ostatni mecz tutaj przegrany przez zawodników gospodarzy. Jedną bramką będą chcieli się odkuć i wygrać ten mecz dzisiejszy z drużyną z Poznania. Na dodatek świadomość, że wygrana była z wiceliderem, to dodatkowo dodaje kolorytu, a z drugiej strony drużyna z Poznania jest wiceliderem i będzie chciała na pewno podwyższyć swój dorobek punktowy i dogonić drużynę lidera. To na pewno będzie bardzo, bardzo interesujące spotkanie i zapraszamy już za moment na to spotkanie.
Warszakowice, a APR-em Poznań. Szybko przedstawię składy obu drużyn. Zaczynamy od drużyny gospodarzy. SPR Wuszakowice z numerem 1 Urbaniak Kordia, numer 4 Mejza Wiktor, numer 7 Joachim Łabecki, 8 Bednarczyk Jakub, 10 Kot Błażej, 12 Kacper Tyczyński, 14 Mateusz Ławniczak, 21 Loryk Dawid, 23 Nikodem Stałurski, 24 Mateusz Kaczmarek, 27 Gryz Jakub, 28 Bartłomiej Budner, 78 Szymon Borowczak, 80 Patryk Cycner, 88 Bartosz Przydrużny i z numerem 97 Jakub Kołodziejczyk, drużyna prowadzona przez duet trenerski panów Kmiecik i Matecki. A teraz czas na drużynę APR Poznań z numerem 1 Ratajczak Krzysztof, numer 2 Nowicki Damian, numer 4 Łyszczarz Kacper, 5 Tomczyk Piotr, 10 Olejnik Sebastian, 11 Pietrza Groman, 13 Jarosz Wojciech, 19 Zandek Jakub, 21 Kołowski Maciej, 24 Szorcz Krzysztof, 46 Janas Alex, 47 Wujkiewicz Damian, 55 Szpak Kacper, 80 Haliński Marcin, 93 Sypniewski Łukasz, numer 99 Kaczmarek Piotr i grający trener Wojciech Jarosz. Już pierwszy atak drużyny gospodarzy, niestety Bartosz Przydrużny pomylił się, rzucie ze skrzydła i nie ma pierwszej bramki, nie otworzyła drużyna gospodarzy w wyniku tego spotkania i to goście mogą zacząć spotkanie od prowadzenia. Krzyż pomiędzy rozgrywającymi i z czwórką rzucił Kacper Łyszczarz, ale nie celnie. Teraz próba szybkiej kontry gospodarza, ale powstrzymana ta kontra. I z niej 9 metrów zaczynają gospodarze szybkie podanie do Wiktora Mejza i pierwsza bramka. Wiktor Mejza, 1-0 prowadzą gospodarze. Nie czekali długo z wmówieniem z linii 9 metrów. Od razu zaczęli z linii 9 metrów gospodarze. I to przyniosło efekty w postaci pierwszej bramki. Teraz mocno grają gospodarze w obronie. Tak jak w wcześniejszych meczach już pokazywali, mocna obrona. To przede wszystkim ich atuty. Goście mają problemy, żeby przedostać się. Pokazana zagrywka przez środkowego. Łyszczarz po raz kolejny próbował rzucić. Powstrzymany i z 9 metrów zaczynają goście. Z 11 Pietrzak rzuca, ale po bloku szybka kontra gospodarzy. To Jakuba Bednarczyka, niestety niecelnie od poprzeczki, ale przy dużym szczęściu gospodarze nadal przy piłce. No i mają szansę na rzucenie drugiej bramki. Teraz zagrywka rozegrana przez gospodarzy, po raz kolejny piłka do Wiktora Mejze. No i walcza rzut karny Wiktor Mejza. No i mogą trafić drugą bramkę, a konkretnie może trafić Jakub Kołodziejczyk drugą bramkę. Podwyższy wynik spotkania na 2-0 i podwyższa 2-0. 2-0 prowadzi SPR Włoszakowice z APR-em Poznań. Bardzo podobnie przed tygodniem. Z drużyną z Gniezna, drużyna z Włoszakowic prowadziła przez dłuższy czas gry, ale niestety nie udało się wygrać. Czy podobnie teraz błąd kołowego, przejście linii 6 metrów. No i gospodarze znowu szybko będą próbowali atakować. Zbieg na drugie koło Szymona Borowczaka.
wysoko wyszedł do Jakuba Kołodziejczyk, ale niecelnie podał piłkę. Jeden z zawodników Esperu Łoszakowice i strata. No i przy piłce drużyna z Poznania. Teraz na spokojnie zawodnicy z Poznania rozgrywają akcję zaplanowaną. Spróbował przełożyć Pietrzak swojego obrońcę, ale powstrzymany. Ponownie zaczynają swoją akcję rozgrywać. Zawodnicy z Poznania, pomylił się teraz Tomczyk przy rzucie. No i od razu gospodarze próbowali zagrać szybką kontrę w drugie tempo. Jakub Kołodziejczyk próbował rzucić, ale powstrzymany przez zawodnika EPR-u Poznań. Teraz kolejna próba zagrania do kołowego, ale niecelnie do Wiktora Mejzy. Teraz jest okazja na szybką kontrę zawodników APR-u Poznań. No i nie ma rzutu karnego, będzie tylko rozpoczęcie z linii 9 metrów przez gości. Teraz wbieg lewoskrzydłowego na drugie koło. Po raz kolejny Łyszczarz próbował rzucić, ale świetnie odparli ten rzut i tylko z linii 9 metrów. Goście po bloku z piątką Tomczyk rzucił i zablokowany. Kolejny mecz, w którym dobrze grają gospodarze blokiem. Już czas pokazany przez sędziów. I około 4-5 podań mają goście. I faul w ataku Łyszczarza. Świetnie zachował się Patryk Tycner. Dał się sfaulować. I walczy piłkę dla swojego zespołu. Dwa do zera cały czas dla Esperu Łoszakowice. Po 7 minutach. Dość niski wynik. No i po raz kolejny błąd przy krzyżówce. Pomylił się rozgrywający, od razu wykorzystali to zawodnicy APR-u Poznań z 47 numerem Damian Wójkiewicz. Trafia dla APR-u Poznań 2-1. Krzyżówka drużyny Esperu Łoszakowice, ale niecelnie rzuca Jakub Bednarczyk nad bramką. Piłka dla APR-u Poznań. Mogą wyrównać zawodnicy z Poznania. Może być 2-2. Teraz pokazuje się kołowy APR-u Poznań. Świetne podanie dostał i trafił Damian Nowicki. 2-2. Wykorzystali ten błąd we wcześniejszej akcji zawodników z Włoszakowic, goście. I wyrównali 2-2. Tak na razie bardzo niski wynik tego spotkania. 9 minuta, mamy dopiero 4 bramki. Teraz zaryzykował Jakub Bednarczyk, rzucił i trafił. 3-2 prowadzi Esper Włoszakowice.
Początkowo wyglądało, że ten mecz będzie bardzo podobny do tego meczu przed tygodniem z drużyną z Gniezna, gdzie na początku była wysoka przewaga, ale teraz mamy mecz na styku bardzo świetnie, znowu blokiem grają zawodnicy gospodarzy. No i już czas mają goście i po raz kolejny świetnie blokiem. Nadal czas pokazany dla drużyny gości, zaryzykował. Skrzydłowy nie trafił, trafił słupek. A gospodarze od razu próbują szybko grać. Goście szybko również organizują się w obronie. Wykonują jedną zmianę do obrony. Ale to nie przeszkadza im, aby szybko się organizować i powstrzymywać ataki drużyny gospodarzy. Rozpodanie do Wiktora Mejza, ale w nogi i Łyszczarz szybko w kontrze, ale nie trafia. Świetnie Kordiar Urbaniak, ale poprawia Jakub Zandek z numerem 19, 3-3. Wykorzystania świetnie kontra przez drużynę APR-u. No i mamy kolejny remis. 3-3. W 11 minucie meczu. Próba zagrania do skrzydła do Śmolobrowczaka. Świetnie Zandek powstrzymał. Teraz Wiktor Mejza sfaulowany przez Łyszczarza, a Job upomniany żółtą kartką. Zawodnik APR-u Poznań. Z niej 9 metrów zaczynają gospodarze. Wbiega Bartosz Przydróżny. Faulowane będą 2 minuty dla zawodnika drużyny gości z 11. Na 2 minuty wylatuje Pietrzak. Teraz w osłabieniu zagrają zawodnicy gości. Czy to wykorzystają gospodarze? Teraz wbieg Szymona Oborowczaka ze skrzydła. Gospodarze niesamowicie szybko próbują rozgrywać akcję. I udało się, trafił Jakub Kołodziejczyk. 4-3 prowadzi drużyna SPR-u Warszakowice. Momentalnie rozpoczęli zawodnicy gospodarzy. I po raz kolejny dało to efekty w postaci bramki. Znowu Łyszczarz mocno zaatakował. Oddał piłkę do swojego kolegi, która poszła do skrzydła i trafił swoją drugą bramkę Zandek. 4-4. Jak widać w tej akcji nie było widać, że drużyna gości gra w osłabieniu. Teraz podanie do Wiktora Mejzer. Faulowany Wiktor. Dużo walki ma na kole. W dzisiejszym meczu, w każdym meczu właściwie ma dużo walki. Teraz Jakub Bednarczyk pomylił się. Z lekkiego kąta rzucał. I pomylił się obok bramki. Już wszyscy zawodnicy
APR-u Poznań na placu gry. APR może prowadzić w tym meczu i prowadzi w tym meczu 5-4. Pierwsze prowadzenie drużyny z Poznania w dzisiejszym meczu. W 15 minucie meczu od razu odpowiada Bartłomiej Budner. 5-5. Świetna bramka Bartłomieja Budnera. Nie czekał, aż ustawi się drużyna APR-u Poznań. Od razu podjął decyzję i rzucił. I to była właściwa decyzja. Pięć do pięciu, powoli rozkręcają nam się obydwie drużyny w tym meczu. Teraz mocno zaatakował Wójkiewicz, walczył rzut karny dla swojej drużyny. A wykonawcą rzutu karnego będzie Krzysztof Szorcz. No i nie pomylił się Krzysztof Szorcz. 6-5 prowadzi APR Poznań. To jak chwilę wcześniej wspominałem, z minuty na minutę rozkręcają nam się obydwie drużyny. Teraz mocno drużyna APR-u Poznań gra. Gra w obronie, ale mimo to nie powstrzymali zawodników SPR-u i trafia Joachim Ławecki. 6-6 w 16 minucie. Ale także teraz zawodnicy APR-u próbują szybko grać i od razu odpowiadać. Po raz kolejny Wójkiewicz. Zaatakował faulowany i z 9 metrów zaczynają goście. To jest świetnie. Kacper Tyczyński zagrał w obronie. Nie dał się przedrzeć Tomczykowi. Drużyna gości wymieniła prawie wszystkie rozegrania oprócz Tomczyka. Już czas pokazany przez sędziów. Ale akurat idealnie zawodnicy gości rzucili bramkę. 7-6 dla APR-u Poznań. Jakub Kołodziejczyk odpowiada. Szybka odpowiedź najskuteczniejszego zawodnika drużyny z Włoszakowic. Mamy 7-7. Jeszcze niespełna 12 minut końca pierwszej połowy. Teraz próba przerzutu do skrzydłowego. Szybkie podanie do środka. Świetnie obronił rzut Kordian Urbaniak. Rzut Pietrzaka. Karę 2 minut dostaje Jakub Bednarczyk. Gospodarze będą grali w osłabieniu. Kara za atak na twarz. Oczywiście to nie był specjalny atak na twarz, przypadkowo w ferworze walki, ale popełniają błąd kroków zawodnicy gości. No i nie wykorzystują przewagi. Teraz na boisku w ataku w drużynie gospodarzy
zaprezentował się Patryk Tisner z numerem 80. Z dużo ruchu mają gospodarze w ataku i został sfaulowany Patryk Tisner przez Jakuba Zandeka. Kara 2 minut dla zawodnika APR-u Poznania. Obydwie drużyny będą grały w osobieniu jednoosobowym. Na pewno będzie więcej miejsca dla obu drużyn na rozegranie akcji. I będzie druga kara za atak na twarz. Teraz wylatuje z numerem 11 Pietrzak. No i APR będzie grał w podwójnym osłabieniu. Przez prawie minutę gospodarze będą mieli dwóch zawodników więcej. Trafia Joachim Ławecki. Jest bramka dla drużyny gospodarzy. I teraz to gospodarze obejmują prowadzenie w tym spotkaniu. 8-7. W czwórkę w ataku grają goście, ale udaje się znaleźć miejsce na oddanie rzutu i wykorzystuje to Łyszczarz. 8-8. Błąd popełnili zawodnicy gospodarzy w obronie i od razu wykorzystali to goście. No już w pełnym składzie grają zawodnicy z Włoszakowic. Wchodzi na plac gry Kacper Tyczyński, ale czas pokazany. Czas pokazany przez sędziów. I w tym momencie stracili piłkę gospodarze. Grając w podwójnej przewadze, stracili piłkę zawodnicy gospodarzy. No i zawodnicy gości grając w podwójnej przewadze mogą wygrać, w podwójnym osłabieniu mogą wygrać część spotkania. Łyszczarz próbował zaskoczyć, ale niecelnie. Szybka kontra będzie. Nie udało się, świetnie. Wrócił do obrony Łyszczarz. Wcześniej fatalnie rzucił. Przejął tą piłkę, ale teraz pomylili się zawodnicy gospodarzy. I już zawodnicy z Poznania w pełnym składzie. Z numerem 10 w drużynie APR-u na lewym skrzydle zaprezentował się Sebastian Olejnik, pierwszy raz w dzisiejszym meczu. Teraz sfaulowany. Z niej 9 metrów będą zaczynać goście. Jeszcze raz próbował przełożyć Bartosza przedrużynnego, ale świetnie zachował się Bartosz w obronie. Faulowany przy rzucie z numerem 55 Kacper Szpak, ale to nie przeszkodziło mu, aby rzucić bramkę, a także 2 minuty dla Jakuba Grysa za faul na Szpaku. Osiem do 9 prowadzi drużyna z Poznania, a teraz gra w jednoosobowej przewadze. Próbował Kacper Tycnal, faulowany przy rzucie. Z 9 metrów zaczną gospodarze. Wyłączony z gry Bartłomiej Budner.
Oj, faul w ataku Bartosza Przydrużnego, ale myli się. Bramkarz APR-u Poznań próbował zagrać szybką kontrę, ale pomylił się. Teraz time wzięty przez trenera gospodarzy. Już wracamy na plac gry. Po timeoucie wziętym na rzecz trenera gospodarzy. Zawodnicy gospodarzy dalej grają w osłabieniu, jednego zawodnika mniej. Dużo roszad teraz w ataku. Zmieniają się dużo krzyżówek, próbują zagrać. Błąd chwytu jednego z zawodników. Jednego z zawodników gospodarzy. Będzie druga kara dla zawodnika gospodarzy. Zbyt blisko stał przy wznowieniu z autu i dostał karę 2 minut za to. I teraz to gospodarze będą w dwuosobowym osłabieniu, w podwójnym osłabieniu. Ale błąd kroków Sebastiana Olejnika. Za moment będzie się kończyć kara. Jednego z zawodników SPR-u Łoszakowica już wchodzi. Jakub Kołodziejczyk. Bartłomiej Budner próbował zaskoczyć, ale nie udało się. Zbyt szybko, zbyt pochopnie zagrali gospodarze w tej akcji. Teraz to goście pomylili się. Szpak pomylił się przy rzucie. A teraz próba zagrania do Bartosza Przydrużnego. Przejęli to goście. W świetny sposób przejął to jeden z zawodników gości. Rzucił się po tą piłkę. No i świetnie poświęcił się. Jest blisko straty gościa. Udaje się rzucić bramkę, 10. bramkę dla gości. Rzuca z numerem 2, kołowy, drużyna APR-u, Damian Nowicki. Więc bardzo dużo szczęścia w tej akcji mieli właśnie drużyna APR-u. Już w pełnym składzie zawodnicy z Włoszakowic. Cały czas wyłączony z gry Bartłomiej Budner przez Romana Pietrzaka.
Zgubił się. Bartłomiej Budner w ataku. Szybko próbował Pietrzak z kontroli, ale faulowany. Zaczynają goście. 10-8 prowadzi drużyna APR-u Poznań w 27 minucie tego meczu. Niedokładnie Szpak zagrał do Pietrzaka. Szpak nie dograł do skrzydłowego Prosama. Lepszą opcją byłoby na pewno dogranie do skrzydłowego. To miałoby tam dużo miejsca, ale teraz Pietrzak rzuca 11 bramkę dla APR-u Poznań. Pogubili się znacząco gospodarze w ataku. Teraz Bartosz przydrużny nie trafia świetnie paradą. Zaprezentował nam się Krzysztof Retajczak. Nadal 11-8 dla drużyny APR-u Poznań. Mogą powiększać goście przewagę. Teraz świetnie Kordian Urbaniak. Przejął tą piłkę. Jeszcze Olejnik, ale już. Z pola bramkarza teraz szybkie dogranie do Wiktora Mejza. Po raz kolejny Krzysztof Ratajczak. I czas tym razem bierze trener gości. Już wracamy po timeoucie wziętym na żądanie trenera gości. ...11-8 prowadzi APR Poznań z SPR-em w Uszakowice. No i Roman Pietrzak próbował mocno zaatakować. Zaatakował, ale był faulowany. Nadal przy piłce zawodnicy z Poznania. Po raz kolejny faulowany zawodnik APR-u Poznań. Mocno zaatakował Szpak. To rozegranie podał do skrzydłowego, do Łukasza Sypniewskiego, ale pomylił się. W zasadzie świetnie obronił Kordian Urbaniak. Teraz w kontrze Patryk Tycner. Świetnie zagrał. I wywalcza rzut karny dla swojej drużyny. A wykonawcą będzie Jakub Kołodziejczyk. Świetna akcja Patryka Tycnera. No i daje okazję swojej drużynie do zmniejszenia. Ale pomylił się Jakub Kołodziejczyk. Po raz kolejny świetną paradą pokazał się w dzisiejszym meczu Krzysztof Ratajczak. No i pewnie do końca pierwszej połowy zagraja
drużyna APR-u Poznań. Jeszcze 20 sekund do końca. Ale teraz powstrzymany jest Szpak. 10 sekund mają zawodnicy APR-u Poznań. I trafiają zawodnicy APR-u Poznań. 12 bramka APR-u Poznań. 12-8. Takim wynikiem kończy się pierwsza połowa tego spotkania. I zaczynamy pierwsze mistrzostwa Krzycka Wielkiego. Dzięki. Myślę, że jeżeli bardzo nam na czymś zależy i chcemy coś osiągnąć, to możemy wszystko. Żeby nie siedzieć na tyłku jak co niektórzy i marnować tego życia. Ze względu na utrzymującą się długotrwałą suszę jest obecnie katastrofalne wręcz zagrożenie pożarowe. I ten jeden wyrzucony kapsel od napoju wypitego na pomoście, nagle, co można zobaczyć na przykład na Pudełkowie, robi się posadzką z kapsli. Trzymamy kciuki za nasze dziewczyny i za nas, bo chcemy wrócić z medalami.
Powracamy na drugą część tego spotkania. Zaskakująca obrona zawodników SPR-u Łoszkowice. 4-2. Tak zwana obrona 4-2. Wysoko wyszedł i Bartłomiej Budner, a także Szymon Borowczak. Do Wójkiewicza, także do Pietrzaka. Pomylił się ze skrzydła Łukasz Sypniewski. Raz próbował wymusić faul w ataku. Pietrzak nie udało się, ale po chwili drużyna z Włoszakowic straciła piłkę. Teraz Łyszczarz rzucił, ale już po krokach. Już po krokach rzucił Kacper Łyszczarz bramkę. Niezaliczona ta bramka. Ale był faulowany i z linii 9 metrów zaczynają goście. Spróbował się przedostać Sypniewski do środka boiska. Teraz Łyszczarz po raz kolejny faulowany. Krzyknął głośno rozgrywający APR-u Poznań. Sędziowie od razu zagwizdali faul. No i złe podanie do kołowego. Bartłomiej Budner w kontrze. Pomylił się Bartłomiej Budner po raz kolejny. Krzysztof Ratajczak odpalił się w bramce APR-u Poznań. No i napędza swoją drużynę do dobrej gry. Ale Wójkiewicz kryty mimo to przedostał się pod pole 6 metrów. Miał świetną sytuację, aby trafić. Rzucił nad bramką Kordiana Urbaniaka. Mamy 8 do 12 cały czas. Jest także goście mocno grają w obronie. Wyłączają Bartłomieja Budnera. I bardzo mocno gra jedna i druga drużyna w obronie. Jest szczęśliwa bramka Szymona Borowczaka, ale wpadła, najważniejsze, że wpadła ta bramka. 9 do 12. Wydawało się, że nie ma prawa wpaść ta piłka do bramki. Leciała z tak lekką siłą, ale mimo to wpadła, być może zaskoczony. Zasłonięty był bramkarz APR-u Poznań. Teraz Łyszczarz próbował wymusić karę 2 minut, ale sędziowie nie nabrali się na tą symulkę. Pokazali, żeby wstał Wójkiewicz. Tym razem nie myli się. I rzuca bramkę do APR-u Poznań. Teraz ze skrzydła Jakub Kołodziejczyk. Ale obok bramki. Mamy zatrzymany czas na rzecz Łyszczarza, aby związał buty. Już rozpoczynamy ponownie. Czyli jest ta 4 minuta. 9 do 13. No i po raz kolejny wysoko bronią zawodnicy SPR-u Włoszakowice. Łyszczarz po raz kolejny zaatakował, rzucił, został zablokowany, ale także był faulowany przy rzucie. Piłka cały czas dla APR-u Poznań. Widać, że mają problemy mimo wszystko zawodnicy APR-u Poznań, ale teraz Szorć świetnie ograł skrzydłowego drużyny gospodarzy i rzucił bramkę dla swojej drużyny. 14 do 9.
Już przygotowuje się do wejścia Błażej Kot, drużynie gospodarzy. Prawdopodobnie przy następnej akcji w ataku wejdzie na boisko. Świetnie Jakub Bednarczyk. Rzucił za zawodnika. I trafia bramkę teraz. Dużo miejsca miał Sypniewski. Ale zdążył właśnie powstrzymać tego zawodnika Błażej Kot. 10 do 14. I błąd kroku Włyszczarza. Jest bardzo aktywny w ataku, jest Łyszczarz w ataku drużyny gości. I tym razem pomylił się. Jest bardzo wysoko. Broni Pietrzak przy Bartłomieju Budnerze. Na połowie boiska tak naprawdę. Jest całkowicie wyłączony zawodnik SPR-u w Oszakowice. Teraz chwilka przerwy na przetarcie boiska od potu i zaczynamy ponownie. Pomyłka, pomylił się zawodnik SPR-u Włoszakowice, ale także zawodnik SPR-u Poznań pomylił się przy podaniu i to zawodnicy SPR-u Włoszakowice są przy piłce. Teraz Bartłomiej przydrużny, Bartek przydrużny trafia 11 bramkę dla swojej drużyny, 11 do 14. Łyszczarz szybko próbuje odpowiedzieć i odpowiada Kacper Łyszczarz. No może był 10, 11, nawet może nawet 12 metr. Z którego zdecydował się rzucić i rzucił bramkę dla swojej drużyny Kacper Łyszczarz. do 15 dla APR-u Poznań. Cały czas wysoko wyłączony Bartłomiej Budner. Teraz za Pietrzaka wszedł właśnie do obrony grający trener drużyny APR-u Wojciech Jaroch. Świetnie Wiktor Mejza teraz wywalczył karę 2 minut dla zawodnika APR-u Poznań. Z linii 9 metrów, tylko z linii 9 metrów będą zaczynać gospodarze. Próbowali zagrać do kołowego. Bardzo bliscy przejęcia piłki byli goście. A przypomnijmy, drużyna z Waszakowic gra w przewadze jednoosobowej. Teraz tracą piłkę i Szorcz w kontrze. Trafia spokojnie. Przelobował Kordiana Urbaniaka, wręcz ośmieszył bramkarza drużyny gospodarzy. 16 bramka dla APR-u Poznań. Mimo gry w przewadze zawodnicy SPR-u Włoszakowice gubią się w ataku. No i znowu byli bardzo bliscy straty piłki. Próbował koło dzieciak. Świetnie obronił Ratajczak i do kontry wybiegł Sypniewski i rzucił bramkę, co skutkuje od razu wzięciem czasu przez trenera
gospodarzy. Już powracamy na plac gry po chwilowej przerwie na żądanie trenera drużyny gospodarzy. Jest na boisku z numerem 14 Mateusz Owniczek. Najmłodszy zawodnik w drużynie seniorów z Waszykowic. No i po raz kolejny broni Krzysztof Ratajczak. Ależ ma dzisiaj mecz Krzysztof Ratajczak. Ale teraz wywalcza rzut karny Jakub Kołodziejczyk dla drużyny SPR-u Waszykowice. Zleży na parkiecie Jakub Kołodziejczyk. Miejmy nadzieję, że to nie będzie nic poważnego. Już staje zawodnik SPR-u Waszykowice. Ale nie będzie wykonawcą rzutu karnego. Tym razem do linii 7 metrów podejdzie Bartłomiej Budner. Ale pomylił się Bartłomiej Budner. Krzysztof Ratajczak to drugi rzut karny. Drugi na trzy rzuty karne obrony w dzisiejszym meczu przez bramkarza APR-u Poznań. Mieli przed chwilą szansę zawodnicy z Poznania na podwyższenie w wyniku do bramek 7 już. Pomylili się. A teraz myli się Mateusz Ławniczak. Młody zawodnik SPR-u w Waszykowice. Warto dodać, że to jest zawodnik urodzony w 2005 roku. Świetnie Szpak ograł właśnie Mateusza Ławniczaka. Nie domknął do końca Bartosz przydrużny, a wykorzystał to rozgrywający APR-u Poznań. A teraz Krzysztof Szorcz podejdzie do rzutu karnego. Ale nie myli się, nie myli się. Krzysztof Szorcz z linii 7 metrów. To już 7 bramek przewagi. To już 7 bramek przewagi zawodników z Poznania. 11 do 18. Cały czas wysoko broni grający trener drużyny Wojciech Jarosz. Sfaulowany Jachowiecki mocno upadł i uderzył. O boisko. To również poskutkowało karą 2 minut dla Łyszczarza.
Zawodnica Peru grają w osłabieniu. To mogą wykorzystać gospodarze. Wiktor Mejza trafia. 12 do 18 dla Peru Poznań. I na boisko ponownie wraca Roman Pietrzak z numerem 11. Teraz zastąpi na prawym rozegraniu Łyszczarza. Pietrzak próbował z dość dużego kąta, ale świetnie obronił to Kordyn Urbaniak. Nie dał się zaskoczyć bramkarz SPR-u Włoszakowice. Teraz faul Jakuba Kołodziejczyka w ataku. I goście przy piłce. Na spokojnie będą rozgrywać. Mają wynik. Przypomnę, goście z Poznania prowadzą 12 do 18 z miejscowym SPR-em Włoszakowice. Już wszyscy na boisku. Wrócił właśnie Łyszczarz na prawe rozegranie. A Roman Pietrzak przenosi się na koło. To powinien chwilowo na koło. Szpak teraz nad bramką. Fatalnie rzucił nad bramką. I tym razem Jakub Kołodziejczyk wyłączony. Wyłączony całkowicie z gry przez Romana Pietrzaka. Właśnie Jakub Kołodziejczyk przy piłce. Ale cały czas wyłączany. Próbują podsłonić i pomóc swojemu liderowi. Zawodnicy Espero i będzie rzut karny wywalczony przez Bartosza Przydrużnego. Przypomnijmy, Krzysztof Ratajczak w dzisiejszym meczu obronił 2 z 3 rzutów karnych. Tym razem podejdzie Jakub Kołodziejczyk do tego rzutu karnego i po raz kolejny brakuje szczęścia zawodnikom gospodarzy. W słupek trafił. Trafił w słupek Jakub Kołodziejczyk i piłka nie wpadła do bramki. Teraz Szorcz próbował przerzucić, ale piłka już wyszła na aut bramkowy. Wchodzi także na boisko. Po raz kolejny do obrony Wojciech Jarosz. Pomylił się w ataku Mateusz Ławniczak. I bardzo dużo pomyłek w dniu dzisiejszym. W jednym, jak i w drugim zespole. Ale to jednak goście prowadzą 12 do 18. Teraz bliski straty był Szpak. Ale nadal przy piłce. Goście, no i teraz. Na prawe skrzydło
do Jakubka Zandka. I trafia Jakub Zandek. 20 do 12. Cztery bramki rzucone, tylko cztery bramki rzucone w drugiej połowie przez drużynę gospodarzy. Teraz dwóch zawodników gospodarzy leżało przez chwilę na boisku. Teraz leży tylko i wyłącznie Patryk Dietzner. Zapał się gdzieś tam za kolano, ale staje już Patryk Dietzner. Wznawiamy grę. Zszedł Patryk Dietzner. W zamian w jego miejsce wszedł Jakub Bednarczyk. Błąd Jakuba Bednarczyka. A goście mogą mieć najwyższą przewagę w dzisiejszym meczu. To może być przewaga 9 bramek. Szpak próbował rzucić z podłoża, ale świetnie czekał na ten rzut Kordian Urbaniak. No i nie podwyższyli tej przewagi goście. Podanie do Dawida Lorycha na koło, faulowany kołowy drużyny z Włoszakowic. No i próbował paradować w taki niecodzienny do końca sposób Krzysztof Ratajczak, ale nie udało się powstrzymać Bartosza Przydrużnego. Jest 13 bramka dla SPR-u Włoszakowice. Trzynaście do 20. Prowadzi drużyna z Poznania. Ej, goście pomylili się przy ósemce. A teraz po raz kolejny fula szczęścia. Fula szczęścia. I świetnie w bramce Piotr Kaczmarek, który zaprezentował się właśnie za Krzysztofa Ratajczaka. Wszedł za Krzysztofa Ratajczaka do bramki APR-u Poznań. Obronił przy fuli szczęścia, bo ta piłka odbiła się jeszcze od słupka. Nie wpadła do bramki. Czas wzięty przez trenera drużyny gości. A już jesteśmy po chwilowej przerwie wziętej na żądanie trenera drużyny gości. Ale teraz
teraz fatalnie Roman Pietrzak rzucił. Próbował rzucić z pod biodra. Ale fatalnie rzucił i od razu próbowali skontrować zawodnicy gospodarze. Trafia tylko w słupek Dawid Lorych. Mamy wynik 13 do 20 dla APR-u Poznań. Świetnie ograł swoich obrońców przeciwników Tomczyk. Trafia tylko słupek. Od razu gospodarze próbują skontrować. Jakub Kołdziejczyk faulowany. I karą 2 minut zostaje ukarany Marcin Haliński. A także rzut karny dla drużyny gospodarzy. Z wykonawcą rzutu karnego będzie Joachim Ławecki. Oj, trafia, pokonał bramkarza APR-u Poznań. Tym razem w bramce nie był już Krzysztof Ratajczak, tylko Piotr Kaczmarek. No i został pokonany z linii 7 metrów bramkarz APR-u Poznań. Świetnie Tomczyk przełożył dwóch zawodników. Wywalczył rzut karny w dodatku dla swojej drużyny. A wykonawcą rzutu karnego będzie Szorcz. Jeszcze nie pomylił się z linii 7 metrów w dniu dzisiejszym. Czy teraz pomyli się? O, nie myli się Krzysztof Szorcz. ...14-21. Do skrzyła do Mateusza Kaczmarka. Trafia Mateusz Kaczmarek. Pierwsza bramka w sezonie i bardzo ucieszył się. Jak widać ten zawodnik z tej bramki. Premierowa bramka. Rozgrywka trzeciej ligi. Bardzo podbudowany, mocno w obronie zagrał. I powstrzymywał Olejnika na skrzydle. Stomczyk na kole. Piłka powędrowała do skrzydła, do Jakuba Zandka. Trafia ze skrzydła Jakub Zandek. Jajchowecki próbował rzucić wręcz z zerowego kąta. Ale nie dał się zaskoczyć. Piotr Kaczmarek nie bronił rzut skrzydłowego SPR-u w Łuszakowice. Świetnie przełożył Roman Pietrzak. Jednego, drugiego i trafia. Świetny mecz Romana Pietrzaka w dniu dzisiejszym. Teraz na dwóch koło wygrają zawodnicy SPR-u Łuszakowice. Próbował Błażej Kot, wybił się w górę, rzucił, ale obok bramki. No jeszcze tylko 5 minut, albo może i aż 5 minut do końca tego spotkania. 15-23.
próbował Pietrzak po raz kolejny rzucić, ale świetnie blokiem, jak na początku spotkania zagrali gospodarze. Czas pokazany przez sędziów tego spotkania. Goście szybko zagrali do prawego skrzydła, do Jakuba Zantka i świetną wkrętką popisuje się skrzydłowy APR-u Poznań. Cudowny gol skrzydłowego z Poznania. Chwilę wcześniej nie udało się Błażejowi Kotowi trafić, ale tym razem udało się. Jest 16 bramka dla SPR-u Łoszakowice. 8-bramkowa strata do drużyny z Poznania. APR Poznań prowadzi 24-16 w 57 minucie tego spotkania. Niski wynik spotkania. Teraz próba dobrego zagrania dookołowego do Halińskiego. Świetnie wybili piłkę gospodarze. I przy piłce goście teraz fura szczęścia u Wójkiewicza, bo ta piłka odbiła się po jego rzucie i wróciła do niego. Trafia 25. bramkę, a teraz kończy Jakub Zandek po stracie SPR-u Łoszakowice. Pomylił się, kolejna strata zawodników z Łoszakowic. Już teraz dużo tych strat zawodników z Łoszakowic. Praktycznie co akcję strata. Podanie na skrzydło do Sebastiana Olejnika i trafia swoją pierwszą bramkę w dzisiejszym meczu. Najwyższa przewaga drużyny gości. Przewaga rosła już do bramek 10. 26-16. I teraz ta przewaga jeszcze może bardziej się powiększyć, a czas bierze trener gości. Wracamy po przerwie. 16-26 to wynik tego spotkania na ten moment. Prowadzi APR Poznania do końca meczu. Jeszcze półtorej minuty. Próba świetnej wrzutki. Gdyby tylko trafił Damian Wójkiewicz. Aby to przepiękna bramka, równie cudowna jak kilka minut wcześniej wkrętka Zantka ze skrzydła.
Kolejna strata zawodników SPR-u w Oszakowice. I w kontrze byli zawodnicy APR-u Poznań, ale pogubili się przy piłce. SPR-u w Oszakowice, ale fatalnie pomylił się Jakub Bednarczyk. Rzucił mocno, ale obok bramki. Szkoda, szkoda takiej sytuacji niewykorzystanych. Już pewnie do końca zagrają zawodnicy APR-u. Do kołowego. Do Macieja Kołowskiego i trafia Maciej Kołowski. A także szybko odpowiedź Szymona Borowczaka. I mecz kończy się wynikiem 27 do 17 dla APR-u Poznań.